Przybyłych do Instytutu Lotnictwa na kolejną już piątą noc przygód u wejścia witał Stasiek Błyskawica, bohater gry będącej jedną z atrakcji tej nocy. W środku można było spokojnie nie tylko dotknąć wszystkich stojących tu maszyn latających, ale nawet wsiąść do środka i zająć miejsce pilota. Ogromnym powodzeniem cieszyło się zwiedzanie transportowej kasy. Wśród atrakcji były wszelkie modele latające, a także roboty coraz częściej przejmujące stery, na razie na Ziemi. Otworem stało również wiele instytutowych laboratoriów. Wśród zmiennych barw tłumy bawiły się do późnej nocy. Już po raz trzeci Centrum Kultury Wilanów przygotowało Powsiński Dzień Dyni. Dynie w roli głównej występowały jako tworzywo artystyczne, nie tylko dla najmłodszych, jako przepyszne dania produkowane według starych receptur na miejscu i również jako nagrody w punkcie recyklingowym. Za zużyty sprzęt elektrotechniczny można sobie było wybrać najpiękniejszą. Prosimy przygotować bilety do kontroli, sprawnie zająć miejsca w pojeździe. Spektakl Tramwaj najpierw był próbowany na terenie zajezdni. Ostatnie ustalenia aktorskie odbywały się już po drodze. Tego dnia Dom Spotkań z Historią wraz z pracownią szumu zaprosił wszystkich chętnych na nietypowe przedstawienie. Z okazji Roku Lutosławskiego opowieść o roli artysty i kolorach dnia codziennego na podstawie fragmentów między innymi jego zapisków przedstawiono w starym tramwaju jadącym przez Warszawę. Na przejażdżkę teatrem na kołach zapisały się tłumy. Występy młodych ludzi miały zwrócić uwagę na instalację przy stacji metra Centrum. Międzynarodowy Dzień Białej Laski jest obchodzony od 1970 roku. Tego dnia każdy po założeniu ciemnych okularów mógł się zmierzyć za pomocą laski, białej laski, z niewinnie wyglądającym labiryntem. Łatwiej jest przypomnieć wtedy wszystkim, którzy mają dobry wzrok, jakim problemem, wielkim problemem jest jego brak. Po raz pierwszy odbyły się na Wiśle regaty, a właściwie wyścig kajakowy Siedem Mostów. Wystartować mógł każdy amator i ekspert. Byli zatem i mistrzowie Europy, i medalista Światowej Olimpiady Weteranów, i zwyczajni jeszcze nieutytułowani miłośnicy kajakarstwa. W sumie na rzekę wyruszyło 29 osób. Trasa wiodła pod siedmioma warszawskimi mostami. Dystans 10 km w połowie prowadził w górę rzeki. Wyścig bardzo się podobał, a zwycięzca, Tadeusz Rek, przybył na metę w czasie krótszym od godziny. www.um.warszawa.pl